Patrzę na ten wodospad i myślę o prysznicu. Wszystko pasuje. Jest około 5 rano w Polsce. Jak w mordę jeża, po treningu prysznic się przyda. No, znaczy niektórzy nie trenują, znaczy bo też nie trenują, ale po treningu też nie biorą prysznica. Później często gęsto jadą autobusami. Wali karbidem spod pachy. W lato szczególnie jak temperatura dowali, to wtedy w zasadzie można zemdleć koło nich stojąc. No ale tak bywa. Trzeba zatykać po prostu nos i sunąć dalej. My nosa zatykać nie będziemy, a mamy zadanie i to bardzo konkretne. Złota palia. Złota palia to jeszcze oczywiście nie jest palia diamentowa i nie powinno być żadnego problemu z wyholowaniem tej rybki. Ale zacznijmy od początku. Najpierw miałem złowić palię srebrną. Nie pokazywałem wam, bo nie uznałem, że to nie ma kompletnie sensu na tym etapie. Palia srebrna, ona była bardzo blisko, jak dobrze pamiętam, tu chyba, tartaku. W tym miejscu mniej więcej gdzieś tutaj łowiłem tą palię. Nie było problemu, rzuciłem raz, palia wpadła do siatki około 9 kg. Następne zdanie to była palia złota. No i tutaj w pierwszej chwili mówię, pewno będzie trudno znaleźć to miejsce, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, tu jest tylko chyba jeden rejon, gdzie są wodospady. Widziałem, gdzie lądujemy przy wodospadzie, z tamtej strony oblazłem, na pewno nie jest to, to mówię, tam jest ścieżka wyżej i trzeba przejść na drugą stronę i tam pewno będą następne wodospady. No i Stasiek tak zrobił. Wodospad jest, jest. Teraz trzeba znaleźć palię. Żeby znaleźć palię to jest raz, żeby wyłowić palię to jest dwa. Tutaj oczywiście trzeba mieć mocny sprzęt. Sprzęt, którym ja dysponuję w tym momencie, który wziąłem, to jest najmocniejszy chyba sprzęt. Wędka 50, żyłka 25, multiplikator 20 i 10, plecionka 25 i tutaj mam jerka z trójką. Tego jerka od razu zmienię, bo to był jerk na mniejszą palię. Teraz potrzebujemy palię złotą. 2-0. Tak, damy tego jerka, o, tego jerka 2-0 i jak w mordę jeż. Jeżeli ta palia pływa tutaj, to może być ciekawostka. Ona może wziąć od razu, a możemy też się z nią telepać. Zasadniczo widzę chyba bardzo dużą sieję, albo to jest palia. Palia. Myślałem, że sieje, ale to jest palia. Zasadniczo to chyba może ją zaraz złapiemy, chociaż wolałbym złapać ją i w dzień. Na razie spróbujmy. Wodospad leci, ja stoję, złapię palię i faktycznie idę na prysznic. A co później? Szykuję się do wyjazdu. Madera wzywa. Będziemy kręcili bardzo, bardzo wolno na jedynkę, czasem na dwójkę, ale na razie na jedynkę. Czekamy. Walnięcie pali złotej to wędka się wygnie. Spróbujemy jeszcze raz rzucić, bo teraz patrzę, chciałem zobaczyć też jak to wygląda i damy jej, żeby ona klapła na same dno, ale ciągle stałym zwijaniem. Później pomyślimy stop and go, ale jest noc i nie jestem pewny, czy to będzie dobre, wolałbym jednak dzionek, no ale próbujemy. W nocy generalnie jest cisza na akwenie, inni wędkarze nie przychodzą, nie mają gazów, a to ważne, bo tutaj grochówkę dają blisko, jak stanie koło ciebie John, który zjadł duży garnek grochówki, no to nie da rady wyrobić go. Jest ciężko. No dobra. Na razie największą palię, jaką złapałem, to była złota. Waga 15 kg na jerka z kaczykiem.
3-0, czyli jeszcze większy od tego haczyka. Ja powoli eksperymentuję z tymi haczykami, z tymi różnymi przedmiotami. Sprawdzam, jaki haczyk byłby najlepszy. Widzę jedną dużą palię płynącą za naszą przynętą. Będzie uderzenie. Jest! Czy to złota? Nie wydaje mi się. Chociaż jakaś najmniejsza może. No, ale to do dupy, nie? No to jest... Stało to nie ma żadnego problemu, bo ona się tam trochę boksuje, ale nasz sprzęt ją wyrwie w zasadzie. Jestem ciekawy, jak diamentowa. Tak, macie złoto, ale tak jak mówiłem, nie za duża. Moja zopana wcześniej jest około 15 kg. Niecałe, 14 coś chyba. No, ale to też jest całkiem ładna palia. Przyjrzyjmy się na Krystynę, która trzyma tą palię. I patrzy. Ja patrzę, poczekajcie. O, dobra. Wziąłem coś zobaczyć. Palia jest rybą piękną, bardzo ładną rybą. Jestem tutaj w tej grze w tym momencie drapieżnikiem największym. Oczywiście szczupak jeszcze jest. Te dwie ryby są takie główne. Tu oczywiście po zakończeniu zadania trzeba kombinować, zapłacić jak największą palię. I to może dużo zająć czasu. Pamiętajcie o tym, że gierka przedwczesnym, gdy była dodana youtuberom przed sprzedażą, mocno się różniła. Youtuberzy darli się wtedy, czy co dostali, że ten biorą im za dużo te ryby największe. Teraz im nie biorą. To teraz już się nie krzyczą. Teraz szukają innych powodów. Także tutaj później zopalnie dużej takiej pali diamentowej to proste już nie będzie. No dobra, palia 11 kg. Bierzemy. Chciałem wam pokazać jeszcze palię złotą w tym odcinku. Znaczy złotą, Boże, diamentową być może, jakby się udało szybko, bo widać, że to poszło szybko jednak. Myślałem, że to zajdzie dłużej. Po zakończeniu zadania, nawet jak widzicie ogromne ryby, nie próbujcie zrobić. Zakończcie zadanie ze sprzedawczynią. Po prostu będzie gra wam się blokować. Tak to po prostu jest. Czyli trzeba automatycznie zostawić to miejsce, wrócić do Sylwii. The early bird gets the worm. Although the mouth is the only thing small about that bass. Very impressive. Jest pod wrażeniem. My też, dlatego że jest 5 rano, dosyć zimno, a klient stoi tak ubrany. Ja w sumie też tak stoję ubrany. W czym problem? Nie wiem. No dobrze, bierzemy... Przypuszczam, że diamentowa będzie tu, tylko zobaczymy. Nie wiem, czy teraz zrobię, czy nie. Ale bynajmniej zobaczymy, gdzie oni chcą nas wysłać po tego diamenta. Diamentowa sieja. O kuźwa. Nie będę tego nawet brał. Bo po pierwsze, tego miejsca w tym momencie, żebym skonał, to nie znajdę tak łatwo. Ale wziąłem sobie tak. Teraz zobaczmy tutaj. Lokalizacyjne. Sum kanałowy klasy złotej na mapie. To jest to. Jeszcze jest lokalizacyjne 3. Palię jeziorową, diamentową. O, i to jest nam potrzebne. Czyli tutaj mamy... Czekaj. To jest te jeziorko. To zaznaczmy w ogóle. To jest takie bardzo małe jeziorko. Blisko tego. Teraz mapa. To jest te jeziorko. I tu siedzi palia diamentowa. My się najpierw przeniesiemy do tego. Mam przygotowany cały sprzęt na palię i nie będę sobie zwracał po prostu dupy innymi rybami, bo to nie ma najmniejszego sensu. Teraz tak, jeszcze raz przyjrzyjmy się na mapę. Czy dobrze ja to widzę? Przybliżę tylko tak. Tak, w 100%. Tylko to jest bardziej z lewej strony, czyli mniej więcej tu. To co? To lecimy. 500 metrów. Jest tutaj samochód? Jest.
Nie ma sensu jechać, jak widzicie, droga bez sensu jest, trzeba od razu iść pod górę. No ale kawałek zawsze żeśmy podjechali, chociaż mieliśmy podjechać dużo krócej i bylibyśmy dużo bliżej. Ja sporo dzisiaj, bo wstałem wcześniej, bo szykuję się faktycznie już na wyjazd, jestem już w zasadzie na walizkach, ale jeszcze chwilę będę w Polsce. Jeszcze ile się da robię. Dzisiaj posiedziałem, ile się da, porobiłem tutaj na mapie. W zasadzie wszystko już odkryłem, chyba że gdzieś jakieś ambony, którą odnalazłem, a nie wlazłem na nią, bo coś takiego było, że przechodziłem jakoś blisko którejś wieży, a na nią nie wlazłem. Obleciałem wszystkie, wydaje mi się, że wszystko usprawdziłem, mapę całą zaliczyłem. Zostało mi dokończyć tylko i wyłącznie zadania, których też już wiele nie mam. Będę miał sprawę załatwioną. I tak zamierzałem to zrobić do wyjazdu na Maderę i może i to uda mi się zrobić, mam nadzieję. Także mielibyście... Ja bym miał też rozeznanie już pełne po zakończeniu w fazy oczywiście takiej tej zwykłej gry. Później już jest wędkowanie relaksacyjne i szukamy sobie jak największych ryb. Chociaż ja pomyślę nad tym, czy na razie nie wrócę do motocykli i tam będę sobie jeździł, a tutaj teraz poczekam w tych grach wędkarskich, co oni tutaj zrobią za jakiś czas. No dobrze, akwen odkryty i to jest te miejsce. Mniej więcej. Małe jeziorko, co? Możemy próbować. Akurat wstaje dzień. Tylko tak, tutaj chodzi o diamentową palię. To nie ma się co w ogóle szczypać, jakaś mała przynęta. Jest mi potrzebny jak największa palia. Tym bardziej, że tą złotą zapałem liliputa. 3-0? 4-0. Ty! Zaraz. 4-0 dałem? Dobra, bierzemy. No to co? Przyjemnego. To duża przynęta, największa tutaj, jakie są, 4-0. Gierki mi się sprawdzają na niej, dlatego też dałem gierka na złapanie tej diamentowej. Największe z tego, co słyszałem, 21-22 kg na razie łapią. Coś takiego. Nie wiem dokładnie, czy są większe, czy nie. Trzeba łapać. Tak. Ale od razu wam mówię, że po złapaniu tej pali, tutaj tej diamentowej, to nie będzie pewno tak, bo ja już sprawdziłem na innych akwenach, że przyjdziecie sobie po zaliczeniu zadania od pani sprzedawczyni Sylwii i będziecie tutaj łapali jedno za drugą. Nie, tak właśnie było w fazie wczesnej gry, kiedy youtuberzy nieliczni bieli tą gierkę. Wtedy darli się, że za często jej biorą. Teraz już nie krzyczą. Także tutaj też to jest trochę się, że tak powiem, zmieniło. Generalnie szansa na złapanie tej pali diamentowej tutaj będzie, ale... No to wszystko zależy. Pamiętajcie o tym, że twórcy mogą nać następną łatkę, bo oni tutaj starają się zrobić tak, żeby ta ryba brała z głową i ona będzie w ogóle może bardzo mało brała. Taka ogromna, duża, diamentowa. Czyli będzie ciężej złapać. Na razie nie wiem. Rzut pierwszy, przynęta spora, trzeba trochę czekać. Będziemy musieli trochę obracać. Stop and go na nagrywaniu nie zrobię, bo to może być piękna chwila, jak taka palia uderzy, to nie chciałbym, żebyście tego nie zobaczyli. A znowu nie chcę mi się nagrywać i później dorabiać głosu, żebym to chcę pociąć. Leniwy się ostatnio robi. Lata lecą. No dobra.
Czekamy. Będę kręcił z jedynką i dwójką, ale zaraz wezmę system stop and go, spróbuję, bo tu jest głęboko, patrzę, tam było 12 metrów chyba. Czyli pomyślałem sobie stop and go skręceniem. Teraz jeszcze tak, niby niewielkie jeziorko, ale trzeba dobrze ustać, no, bo ona akurat w tym rejonie się bardziej kręci. Stop and go chyba po tej aktualizacji, po zmianie w kołowrotkach, wydaje mi się, że do dupy jest w tym momencie, dlatego że na bardzo szybko spada, musiałby kręcić chyba na maksa. No tutaj z tymi kołowrotkami oni, ale to oni na razie poprawili z tego pierwszego systemu, gdy on się kręcił bardzo szybko, teraz go dopracowują. No tutaj jest następna potrzebna łatka, żeby doprecyzować to. Stop and go na moje oko jest do dupy w tym momencie. Jeszcze jak ciężka przynęta, ona bardzo szybko tu opada. Na 3 musiałby kręcić, na 4, no muszę potestować jeszcze to, ale to już wychodzi bardzo szybko. Ale muszę sprawdzić z mniejszymi też sprzętami, jak to wygląda. Chociaż na stop and go, prawdę mówiąc, na początku zacząłem łapać te pierwsze palie bez zadania, bo ja tutaj sporo wędkowałem bez zadań. Sporo wędkowałem tutaj bez zadań, dopiero zacząłem zadania pod koniec robić w zasadzie. To na ten stop and go naprawdę, prawdę mówiąc, to mi dobrze brało. Ja założyłem taką kładkę tutaj i pójdę na tą kładkę. No ile da radę rzucić z tej kładki, ale chyba da radę akurat na całej długości i spróbujemy coś pokombinować z tej kładki. No dobra. No to leci. To może być proste zadanie, a może być trudne. Widać już, że trochę... nie widać w ogóle ruchu pali na razie, nie? Tamtą złotą żeśmy widzieli od razu. Kręciła się i tego, a tej nie. Tej tutaj nie widać. Chyba żadnej ryby jeszcze nie zobaczyłem. No ale... najważniejsze, żeby się pokazała w chwili, kiedy jest potrzebna, no i kiedy akurat jest dobrze, znaczy w ogóle, żeby walnęła. O.
wziąłem coś powierzchniowego też. Różnie to bywa, bo ta gra, pamiętajcie o tym, że ona jest w trakcie robienia. I ten, i bym sprawdził powierzchniówkę, dlatego że diamentowa pali, a to będzie bydle. Tak, i to może fajnie wyglądać, jak ona będzie płynąć tą przynętą. Nie wiem, czy weźmie, na razie i tak nic nie bierze, widać. Nie wiadomo, jak szybko to weźmie. To można kręcić i kręcić. Przynęta spora, bo haczyk 4-0. Wiem, że łapią na mniejsze też, no ale ja zawsze idę na haczyki 4-0. Ale na przynętach powierzchniowych akurat mam mniejsze. Chyba 1-0 i chyba 2-0. I bym rzucił chyba zaraz, zobaczył z ciekawości, czy coś tu się wydarzy, czy się nie wydarzy. 4-0 to spory ty na tym bierku, nie? No spory. Tam rzucałem chyba 2-0. Nie no, no spokojnie 4-0 wystarczy na tą bestię, bo to na 20 kilo może mieć. Ponad 20 kilo. To się nawet nie ma co szczypać, tylko tyle, czy kwestia czy jest. Ze szczupakami jak sprawdzałem, tak było. Wydawało mi się, że haczyki powyżej czwórki, czyli trójka, już dwójka, jedynka, będą do dupy na szczupaka, bo rzuciłem, nic nie brało. Owszem, bo w tym miejscu nie było żadnego szczupaka. Jak znalazłem, gdzie szczupak jest, to spokojnie haczyki dużo większe i szczupak bierze. Tu po prostu czasem się tam może wydawać, że a to nie, to za duże haczyki na to w ogóle nie będą brały. Będą, będą, tylko po prostu w tym miejscu nie ma w ogóle ryby. No to nic nie będzie brało, albo bardzo, bardzo małe są. Na razie do dupy, nie? Nic nie bierze. Nie ma żadnego nawet ruchu. Ten stop and go jeszcze myślę, ale nie działa to dobrze z ten... Te kołowrotki oni muszą ciągle dopracować. Nie zrobili pierwszy ruch, teraz muszą zrobić drugi ruch, żeby to miało ręce i nogi. Trzeba kombinować, to ale to tak bywa z tymi największymi rybami. Chociaż co ja się męczyłem, z sumem się tak męczyłem. No on też pokrążył trochę, w końcu strzelił z bańki i wziął, nie?
Na takim małym jeziorku wydaje mi się, że nie ma śledzia, żeby ona nie widziała przynęty. Nie, tylko chodzi o to, że ona albo chce uderzyć, albo nie chce uderzyć. A to całkiem poważnie musi się po prostu pojawić, czyli gra musi dać impuls, że ona ma się pojawić. No bo na takim małym akwenie nie ma bata, żeby ona nie widziała przynęty wielkości nogi, pływając, prawda? O, patrzcie, nie widzę tej przynęty. No chyba, że niewidoma. Może. Bo to jest bardzo mała akwen. Ja generalnie na takich małych akwenach to na spina nie lubię. Tak mniej więcej, co pograłem już tą grę. Na spławik, to tak. Na spina nie, w ogóle nie łowię na takich małych akwenach. Unikam jak ognia, bo to nie spinowanie dla mnie. Ale na spławik tak. A i takiej dużej ryby na pewno po zakończeniu zadań nie będę szukał na takim małym stawie, bo to faktycznie ona może być, ale może być schowana i tak dalej, i tak dalej. No bo przynęty wielkości stopy niemożliwe, żeby nie widziała, która tutaj się toczy. Ale najgorsze jest to, że ciągle ruchu nie widzę żadnego, nie? Tam wzięła jak w mordę jeża szybko. No tutaj niestety teraz można siedzieć i czekać. Kwestia ile? Ale dajmy mniejszą przynętę, zobaczymy, czy w ogóle pływa. Bo taki w ogóle jest bezruch, nie? Całkowity. Ja w ogóle ani jednej ryby nie widziałem. Jeszcze jedno zerknę sobie na temat tej pali. Bluegills can grow up to 12 inches long and about 4.5 pounds. Fishermen are able to use polarized sunglasses to see through water and find bluegill spawning beds. Bluegill have a rather bold character. Many have no fear of humans, eating food dropped into the water. And a population in Canada's Lake Scugog will even allow themselves to be stroked by human observers. Bluegill are omnivores and will eat anything they can fit in their mouth. They mostly feed on small aquatic insects and fish. If food is scarce, bluegill will also eat aquatic vegetation and algae. And if scarce enough, will even feed on their own eggs or offspring. To capture prey, bluegills use a suction system in which they accelerate water into their mouth. Prey comes in with this water. Największa na spławik 32 kilo. Nie so the fish must get within 0.7 inches of the prey. Nieźle, 32 kilo, długość 1,50 m, zarejestrowana. No dobrze, denna, pływa bliżej dna, no i waleczna, usiłuje zerwać się z kaczyka. No to my wiemy. Myślę o tej mniejszej przynęcie, żeby zobaczyć w ogóle, może coś faktycznie powierzchniowego, ale ona lubi dno. Ale pamiętajcie o tym, że gra być gra. Tutaj mam takiego popera 3.0. Jeszcze nie stosowałem tego popera, kupiłem specjalnie sobie na jakieś dziwne sytuacje. Popery i tak tutaj w tej grze tonie. Tak, na razie tonie, także
też na niego zbytnio nie należy zwracać uwagi, bo on jest na etapie tonięcia. Może w tym tygodniu będzie jakaś łatka znowu. Pożyjemy, zobaczymy. No ale zobaczmy na tego Popera. Chociaż to całkowicie moim zdaniem nie, ale... Ja jeszcze Swinbite'a jakiegoś tutaj... Coś jeszcze mam z takich większych. Muszę zobaczyć. $32 palia. To bydle, 1,50 m. Taka, nie? Palie są fajne. I silne też. Jest to ryba cholernie waleczna. Próbuję właśnie zerwać z haczyka. W tej grze mi się bardzo podoba ta palia. Gdzie jest jeszcze palia? Fishing Planet, tak. Tam łamie im sprzęty, jak trafią z mniejszym levelem. No dobra, nie weźmi na to. Chciałem sobie tutaj zobaczyć. No, różnie to bywa, byłoby widać bestie. Zobaczmy coś mniejszego. Tu o Jezu, 4-0. Weźmy tego 1-0, tutaj Swinbite'a. Z ciekawości. No i siedzi, czyli siedzi, tylko to nie diament, ale daliśmy mniejszy haczyk od razu w grzmotła. Nie chodzi o to, żeby łapać teraz jedną za drugą, a chodzi o to, żeby złapać jedną konkretną. Ale zaraz próbuję z tym haczykiem 4-0 na Swinbite. Na razie tą do siaty. To będzie złota chyba. Tak, całkiem ładna złota, nie? 11 kg. Ale Krystyna, jak trzyma ją twardo w łapach. No, pysk spory. Fajnie było pojechać do Stanów i spróbować taką palię złapać. Piękna ryba. No, co niektórzy wyjęcie jeszcze haczyka z takiej ryby, to przeżyją sytuację grozy, bo ja znam jednego takiego, co z płotki nie może wyjąć. Co operacja jest? No dobra. Dajmy tego Swinbite'a większego. 4-0. Mógłbym tak jeszcze bardziej w lewo, może? Może, ale na razie tak, zobaczmy. Widać, że tam to szybko wzięło, nie? Przynęta i haczyk. Teraz kwestia jest tak, czy przynęta gitara dla niej, ale za duży haczyk. Bo 4-0 to jest spory haczyk i tu może być takie już dreptanie. No ale warte uwagi, warte tego, żeby to zrobić, bo może klepnąć naprawdę ogromna. Może, ale nie musi. Może wziąć duży haczyk, a wziąć ledwo przekraczająca dosłownie wielkość, taka, żeby była diamentowa.
I co? Chyba diament, co? Teraz kwestia, jaka waga, bo to jest najmocniejszy sprzęt i on sobie radzi, jak widzieliście, spokojnie 11-15 kilo. Także powinien być diament. Trzeba uważać tylko, żeby żółka nam nie pękła. Jak nie chce wyjść tak, to trzeba będzie ją tak, prawa, lewa, bo widać, że ona mała nie jest. Kompletnie nie bierze sobie z tego, żeby wyjść z wody. Sprytna, co? A mówili, że one będą sprytne. Szybko dosyć wzięła. Czyli widać, że ten swimbait jest lepszy tutaj na nią, co? Niż ten jerk. Być może. Nie będzie łatwo ją oderwać od dna. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Jakie ona wagi jest, jak ona wygląda. Bo to na razie największa ryba w tej grze. Później jak to szczupaki amerykańskie dojdą. Jak dojdą oczywiście. Należy pamiętać, że to my tylko tak przewidujemy. A to wszystko się może wydarzyć. W zależności jak gra będzie się to sprzedawać. No i co? No, już jest blisko, ale ja dam hamulec na 55 na wszelki wypadek. Nie chcę normalnie się odkleić od dna. Może ją tak da radę coś? Lekko. Chciałbym ją zobaczyć w ogóle. No jest. Ale bydle. No. O kuźwa. 21,78. Ja chromole. Ja muszę zrobić zdjęcie tego, poczekajcie. Cholera. Zrobiłem dwa, na wszelki zaś. Cholera. Ale bydle, co 21,78 kg. Masakra. To chyba mi się taka większa udała. Nie wiem, od ilu się zaczyna diament. No ale w każdym razie bydla. Widzicie, dobra przynęta ten swimbait. To co? No to mamy zaliczone. Bierzemy piękną, ogromną palię. Można na nią patrzeć i patrzeć. Ale co by nie gadać. Trzeba ją sprzedać. W tym jeziorku teraz nie ma czy w ogóle co rzucać, bo wam nic nie weźmie i tak. Bynajmniej na tą chwilę. Pamiętajcie o tym. Zawsze mówię też na starym kanale, to mówiłem, ale niestety do niektórych nic nie dojdzie. Nawet jak widzi tytuł w grze, to pyta się, jaka to gra. Tak, dlatego idę grać w motory teraz. W każdym razie patrzcie na daty filmów, bo później może być gra zładkowana i widzisz zupełnie inną grę za miesiąc albo za pół roku na przykład. Chodźmy z tą pali. Warning there. Interested in the best money, not only spot on, but the fish I wanted too. You're a natural. Ten klient chyba cały czas tutaj stoi. No dobrze, palię zaliczyłem, zostało mi tak. Łosoś, sandacz, sieja i szczupak. Te cztery mi zostały. I te cztery postaram się do wyjazdu zrobić. Później robię przerwę definitywnie w jednej grze wędkarskiej, jak i w drugiej prawdopodobnie. A co będę robił dalej? To nie wiem, z gier wędkarskich, czy będę robił i jak. No wiem, że będę głównie grał teraz na drugim kanale sobie motocykle i wyścigi. A to będę obserwował, co też się z tym faktem dzieje. Te oczywiście łatki są tutaj bardzo ważne, aby twórcy to jak najszybciej też dodawali, bo to jednak byki są, które trochę denerwują, ale nie przeszkadza w zabawie. Tak jak mówiłem wam wcześniej też, to jest gra specyficzna, to nie jest ani symulator, ani absolutnie Fishing Planet 2. Jest to gra typowo relaksacyjna. Dzisiaj sporo oplatałem po tym terenie i te bieganie, jeżdżenie tym samochodem. Ja w ogóle już mam zrobione ponad 70 godzin. I ciągle nic w zasadzie, ciutek zaliczony tutaj, można powiedzieć, terenu, tak żebym poznał go. Te zadań no trochę porobiłem, no to fakt. Czyli ta gierka tylko na tej jednej mapie starcza, a te ryby będziemy później łowić, bo tak samo łowicie w innych grach. Na okrąg łowicie te same ryby. W Russian Fishing Club jeszcze przez 2 lata łowicie na przykład. Tak, żeby kupić kołowrotek. Także no tak to wygląda.
Dobra, moja ocena ciągle jest o tej gierce, tylko tyle, że ja już muszę odpocząć chyba od... A szczególnie od komentarzy niektórych, bym tak to powiedzieć. Zastanowić się, czy dalej w ogóle grać w tego rodzaju gry na kanale. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Palia, padła. No to teraz czas na szczupaka. Cześć.